Dzień dobry. O. Dzień dobry. Po trudnościach technicznych na żywo postanowiliśmy nagrać. Jest z nami Adam Mazgła, tak jak było, ale teraz go chyba słychać. Witamy cię, Adam. Witam serdecznie, dzień dobry. Dzisiaj rozmawiamy o trzech tematach. Pierwszy temat to jest pan, to jest rocznica kodu, piąta rocznica kodu. Szósta rocznica kodu. A drugi temat to nowa gwiazda polityki, pan Mejza, znany i lubiany wiceminister, chyba od sportu, nie wiem. I trzeci temat, no to taka ogólna sytuacja na granicy łącznie z tym wojskiem, ale zacznijmy od rocznicy kodu. 6 lat na ulicy. No tak, 6 lat na ulicy i praktycznie jak tylko PiS pokazał swoje pazurki, jak tylko doszedł do władzy, no powstała w ogóle taka inicjatywa Krzysztofa Łozińskiego, ale przecież nie tylko, Mateusza tutaj Kijowskiego i paru jeszcze innych ludzi, którzy postanowili założyć coś na kształt Komitetu Obrony Kraju, komitetów, jakie powstawały podczas stanu wojennego czy przed stanem wojennym, związanego z Solidarnością. W związku z tym no, była taka inicjatywa i w związku z tym Krzysztof Łoziński skierował, napisał tekst, że coś takiego jest potrzebne i nagle się okazało, że ten tekst zyskuje bardzo duże poparcie i chwilę potem już do 18, jak się nie mylę, listopada powstał pierwszy, właściwie zorganizowano pierwszy protest przed no oczywiście Trybunałem Konstytucyjnym, bo wtedy była walka o ten Trybunał Konstytucyjny i praktycznie od tego czasu jest cały czas na ulicach i 6 lat już chodzimy w tych koszulkach, prawda, różnych konstytucji, też wolne sądy, wolne media i z białymi różami i po to, żeby dawać ludziom nadzieję, że to wszystko nie musi tak przebiegać, jak przebiega, a mówiąc szczerze, to KOD no, był jedyną taką organizacją, która bardzo liczną, początkowo na protesty przychodziły setki, tysięcy ludzi. Tak, potem zaczęły się już podziały, nie każdy odnajdywał w tym kodzie to, co chciał odnaleźć. Ponadto no, PiS-u nie przestraszyliśmy, bo do kodu należą ludzie mądrzy, inteligentni, ludzie, którzy no, uśmiechają się do innych ludzi, a nie widzą w nich. Stąd też takie uśmiechnięte grono protestujących obywateli, mądrych na dodatek, którzy nie stosują przemocy, nikogo nie może przestraszyć, a szczególnie który no, jest taką organizacją, taką partią, która no, wchodzi w nasze życie i to w każdej dziedzinie wchodzi z butami w nasze życie. I nie przejmuje się tym, jakie obywatele mają zdanie w tej sprawie, a uśmiechnięci ludzie, no, to nie jest żadne zagrożenie, dlatego że, no, jak wiemy, no, grzecznych bije się łatwo, wymusza się na nich też posłuszeństwo, też bardzo łatwo, a grzeczni ludzie, mądrzy ludzie ustępują tym obywatelom. W związku z tym okrucieństwo zdobywa nasz rynek polityczny bardzo spokojnie i konsekwentnie i tyle. No. Wiesz co, mamy tutaj... Tak? Wiesz, od samego początku, od prawie samego początku, kiedy ukonstytuował się ten kod, rozpoczął się jakiś taki konflikt. Ja pamiętam ten
dzisiaj nawet ukazały się, bo była ta impreza rocznicowa KODU i Mateusz Kijowski, którego no, nie można wygumkować z KODU, czuje się jakiś taki zawiedziony, bo nie został zaproszony na to spotkanie. Ja sam stałem jakby tutaj bez cudzysłowu nawet murem za Mateuszem. Później się zawiodłem. Teraz mamy taki dość duży konflikt i nie znosimy się. Trochę żartowaliśmy dzisiaj z kolegami tak w kulisach tego wszystkiego, co się działo, bo obserwowałem w internecie, że po prostu może KODU nie stać na Kijowskiego, bali się, że wystawi wysoką fakturę za swoją obecność i tak to będzie. To znaczy, wiesz, z KODem od początku tak naprawdę oprócz tej dużej energii była grupa ludzi, która, że tak powiem, chciała się uwłaszczyć chyba na składkach, ja to tak odbieram. Nie. Proszę zwrócić uwagę na taką rzecz. Szanowni Państwo, Piotrze, KOD powstawał, no, to był spontan, pełen spontan, tak? Tam nie było władzy, nie było, prawda, założeń, nie było organizacji i tak dalej, i tak dalej. Jak władza zauważyła, że taki wielki ruch społeczny powstaje pod egidą tej nazwy KOD, Komitetu Obrony Demokracji, no przecież każdy rząd, ja jakbym był w rządzie, zrobiłbym też tak samo, kierowałbym odpowiednich ludzi, takie współczesne pisowskie UB, tak? Ludzi, którzy zapiszą się do tego KODu i postarają się być u góry po to tylko, żeby dewastować ten ruch, bo może być on niebezpieczny dla władzy. I tak się też stało. No przecież przez długi okres czasu nie można było zarejestrować stowarzyszenia, nie można było policzyć składek, nie można było organizacyjnie objąć całego tego ruchu. No, nie tylko dlatego, że to był jeden wielki spontan, ale również dlatego, że było tam bardzo wielu ludzi, którym zależało na tym, żeby ten ruch się nie powstał i żeby nie był tak liczny, a jeżeli już, żeby był kontrolowany. No i to wszystko po prostu w ten sposób było realizowane. No, początkowo no, każdy przychodził, tam coś rzucił do skarbonki, no bo chciał uczestniczyć, chciał wspierać tych ludzi, którzy walczą o demokrację w Polsce, którzy walczą przeciwko łamaniu konstytucji i na tym się kończyło, a te pieniądze, no słuchajcie, no było tak, że nie wiadomo było nawet komu zaufać, to byli wszystko ludzie nowi, ludzie, którzy przychodzili z różnych stron i mówili, że oni chcą się zaangażować, no dobra, w porządku, angażuj się, nikt nikogo nie wyganiał. Tak, no, początki były bardzo trudne. Potem oczywiście te wszystkie sprawy wychodziły na jaw i teraz albo były prowokowane wręcz po to, żeby to później wykorzystać. I tak też zrobiono, tak gotowano Mateusza Kijowskiego. Ale podobnie ugotowano na przykład mnie, tak? Prawie na innym gruncie, ale też gotowano kłamstwami, historiami, które gdzieś tam podpuszczano, gdzieś tam jakieś z dokumentów wyciągano, jakieś pojedyncze zdania i tak dalej, i tak dalej. No to jest metoda tej władzy, no i ja się tutaj niczemu nie dziwię. No tak, natomiast, ale po tych 6 latach natomiast, to w ogóle jest... Tak, w KODzie, a Mateusz jest jakby skonfliktowany z KODem. No tak, ale Mateusz trochę sam się wykluczył, bo w pewnym momencie po prostu no, stworzył ekipę, która miała przejąć KOD podobnie, tak? No i w zasadzie wyszli z całą grupą z KODu. No i teraz trudno mieć pretensje do obecnego zarządu i tak dalej, że ich tam nie ma, no sami wyszli, tak? No natomiast rzeczywiście można było wspomnieć o Mateusz Kijowski, był przewodniczącym KODu i wydaje mi się, że tak jak mówisz, nie można tego wygumkować.
Z tym, że no ja to przeżyłem też w kodzie, że kod no jak gdyby dba o swój wizerunek, tak? No i w związku z tym no nie chcą Mateusza Kijowskiego wpuszczać, że tak powiem, w media i tam, gdzie oni są, po to, żeby media nie szkalowały kodu i nie mówiły, że proszę, to jest ten, który ma sprawę sądową i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, to samo jest ze mną. Nigdzie mnie nie wypuszcza się publicznie, że tak powiem, żeby nie mówili, prawda, to nieważne, że to jest nieprawda, ale żeby nie mówili, że Mazgula to ubek, prawda, albo że Mazgula to jest ten od stanu wojennego i tak dalej, i tak dalej. Już wiadomo, że ani w stanie wojennym nie brałem działań, w żadnych służbach nie byłem, ale tak, taką łatkę mi Kaczyński i jego bandziory przykuły i tak jest. Ja przed chwilą, przygotowując się do spotkania, znalazłem taki tekst na jakiś tam strasznie chrześcijański portal, tam to chrześcijaństwo jest tylko z przymiotnika w nazwie, którzy wręcz nazywacie ubekiem. Jest to jakby totalnie paranoiczne, niezasłużone. Natomiast jeżeli chodzi o Mateusza, to no, on ma konflikt z kodem, ty przynajmniej jesteś częścią tego kodu. Wiesz, ja uważam, że ludzie powinni być w stosunku do siebie lojalni. Ja miałem takie poczucie, że na początku, że koledzy z kodu potraktowali Mateusza nielojalnie. Natomiast problem się zaczął tak naprawdę, kiedy zauważyłem, że Mateusz też kodu nie traktował lojalnie, a już na pewno nie traktuje lojalnie ludzi, z którymi pracuje. Więc wiesz, wydaje mi się, że to jest ta różnica, że po tym takim euforycznym początku została ekipa, która chce dalej pracować razem, która sobie już ufa, która się przez te 6 lat w jakiś sposób dotarła. I kot chyba stał się jakimś takim stałym elementem obrazu Polski, bo pomimo tego, że te całe, cała ta propaganda pisowska tak bardzo wiesza psy na kodzie, to kot istnieje. Ludzie w dalszym ciągu są dumni z tego, że mogą nosić już teraz ten nowy znaczek. Moim zdaniem brzydszy od starego, no ale jakby rozumiem potrzebę nowego znaczka, nowego otwarcia. Tak. Ale z drugiej strony zastanawiałem się nad takimi porównaniami, o których mówią coraz mniej liczni, ale jednak istniejący zwolennicy Mateusza, że to jest trochę tak jak Solidarność bez Wałęsy, kot bez Mateusza Kijowskiego. No nie. Piotr, nie mów tak, dlatego że... Zdanie jest przyczynie. No ale pozwól mi to skomentować. No, Mateusz, tak jak powiedziałem, sam odszedł z kodu, w związku z tym nie możemy go traktować tak samo jak Wałęsę, który po prostu no, poszedł do prezydentury i musiał, prawda, odejść i tak dalej, i tak dalej. Także Mateusz ma zupełnie inną drogę, ale ja bym się na Mateuszu tak nie koncentrował, dlatego że warto by powiedzieć trochę o tym kodzie, bo w tej chwili musimy pamiętać, że to jest 6 lat na ulicach, cały czas na ulicach. Praktycznie wszystkie organizacje opozycyjne, nawet małe stowarzyszenia w małych wioskach, nawet i duże, takie jak oddzieliły się na przykład od kodu Obywatele RP, to przecież wcześniej byli w kodzie, jak Strajk Kobiet, jak Akcja Demokratia, inne organizacje. Dla nich matką był kot, tylko później odchodzili z różnych przyczyn, bo mieli inny, na przykład chcieli inaczej działać, tak, bardziej zaostrzyć na przykład protesty, tak jak Obywatel RP, czy nie pasowały im no, takie programy, jak myśmy realizowali. Tak? Mało tego, te małe grupy powstawały w różnych miejscowościach, które no chciały odpowiadać na wyzwania te regionalne. W związku z tym no, trudno było też to zahamować. Tak? W związku z tym ten kod w zasadzie jest tą matką dla wszystkich organizacji opozycyjnych w Polsce, za wyjątkiem oczywiście partii politycznych, które początkowo totalnie
zlekceważyły kot. Mało tego, wykorzystywały ich ten kot no, w sposób bardzo brutalny. Tak? Wydawało się, że kot protestuje, a ludzie partii siedzieli na gdzieś tam w fotelach przed telewizorami i patrzyli, liczyli słupki poparcia i tak dalej. I mówiąc sobie, dobra, dobra, wy tam protestujcie, a jak przyjdą wybory, to i tak my stworzymy listy i tak wy będziecie musieli na nas głosować, bo na kogo będziecie głosować, jak nie na nas, bo my jesteśmy partią opozycyjną. I teraz właśnie przyszedł taki czas, że ci ludzie partii zaczęli trochę więcej główkować i doszli do wniosku, że przecież bez nas trudno im będzie znaleźć nawet kontakt ze społeczeństwem. Stąd obecność na przykład na naszej konwencji Donalda Tuska, przemówienie, ostre przemówienie, ale przemówienie generalnie skierowane do nas i dziękczynne, takie zachęcające do współpracy, takie, które no, pobudzało naszą wyobraźnię i w końcu w jakiś sposób nas dowartościowało. Tak? Ale również inni przedstawiciele partii politycznych, praktycznie wszystkie opozycyjne partie się pojawiły, za wyjątkiem, i tutaj właśnie bardzo mi przykro, nie było nikogo od Hołowni, ani jego, ani nikogo od niego, ani nie było nikogo z PSL-u, tak, czy z Koalicji Polskiej. No więc to był taki sygnał bardzo przykry dla nas, że no nie za bardzo chyba ale nie po drodze z kłodem, ja nie wiem, jak to wygląda. No, nie no, wysyłane były zaproszenia jak najbardziej. No, wiadomo, że Konfederacji nie będzie z kłodem po drodze, bo oni no, wspierają faszyzm, tak, nacjonalizm, rasizm wręcz i tak dalej, PiS tak samo. No więc wszystkie inne partie powinny być, a jednak nie były. No ale byli ci, którzy z nami współpracują, w obronie których my stajemy, na przykład sędziowie. Tak, był sędzia Żurek, był sędzia Juszczyszyn, byli przedstawiciele justicji, byli prokuratorzy ze swojej organizacji niezależnych prokuratorów, byli adwokaci, ale również i byli ludzie no, zawodów artystycznych, tak? Byli ekonomiści, byli no, komentatorzy życia politycznego, był profesor Rzepliński, był, no także bardzo dużo osób. Byli przedstawiciele komisji tej, no Boże, no, z Fundacji Batorego, czy no, byli przedstawiciele mediów, tak? I to mediów zaangażowanych, takich jak chociażby w podziękowaniu za to, że staliśmy w obronie niezależnych mediów, tak? No więc no, tych przedstawicieli było bardzo dużo i wszyscy okazywali nam nie tylko szacunek, ale chęć dalszej współpracy właśnie w krzewieniu tej demokracji. Tak. Profesor Balcarowicz nawet powiedział, słuchajcie, was czeka bardzo długa droga, bo nawet jak się władza zmieni, to tą demokrację i tak trzeba będzie pilnować. To prawda, to znaczy bardzo głębokie słowa. Chcę tylko powiedzieć, że z kolei z punktu widzenia Londynu my się, no to jest dużo mniejsze środowisko niż Polska, ale jakby... No, jeśli chodzi o Polonię, bo tak. W ogóle to... I wiesz, i my się i prywatnie spotykamy, mimo że jakby różnimy się poglądami z ludźmi od Hołowni i oczywiście też nie mamy nic wspólnego z Konfederacją, ale powiem ci, że jak były wybory, może nie te ostatnie sfałszowane na prezydenta, ale te wybory partyjne, to jakiś tam sposób nawet z Konfederacją nasi postępowi progresywni demokraci i z KOD-u UK i
z różnych innych organizacji współpracowali. Tam można było liczyć, oczywiście z drugiej strony był PiS, z którymi się i administracja ambasady, ale co do PSL-u, to wiesz, to też pewien problem polega na tym, że PSL jest takim w momencie tych wyborów, zmiany tej władzy, nie wiadomo, czekamy, że będzie dalej, czy będą szli na zastąpienie Kukiza w PiS-ie, czy w tej Zjednoczonej Prawicy, jak to będzie dalej. Myślę, że PiS ma, że PSL ma głęboki kryzys jakiejś takiej tożsamości. Oni na pewno muszą podjąć jakąś decyzję i w którąś tam stronę pójść. Myślę, że ta decyzja będzie głównie ważna dla PSL-u, bo dla Polski jest to dosyć mała partia i mają małe poparcie, pomimo tego, że mają olbrzymi potencjał. Natomiast jeżeli chodzi o Hołownię, ja myślę, że też ten sam problem tożsamościowy. To jest jakby bardzo młoda organizacja, trochę nie do końca opowiem, bo to nie jest stricte partia polityczna. Oni, myślę, że ludzie, którzy pracują tam na dołach, to oni popierają KOT i często jakby rozumieją tę sytuację. Ja wiem, bo jestem na grupach hołowniowych obecny, bo mam tam przyjaciół, tak? Ja nie jestem... Nie, no Piotr, ja też organizuję protesty w moim środowisku i tam pojawiają się ludzie od Hołowni i to bardzo aktywni i nie ma problemu, dlatego ja powiedziałem, że trochę jestem zawiedziony, że nikogo nie było na tej konwencji, ale mam nadzieję, że to jest tylko jakiś wypadek przy pracy. Ale z drugiej strony, wiesz, nie jest takie najgorsze, że, to znaczy, wiesz co, bo te założenia KOD-u sprzed 6 lat, to dobrze pamiętam, miał być KOD organizacją takim apolityczną, ale apolityczną czynnie, czyli mieli się zajmować polityką biernie, mieli wspierać głosowanie, patrzeć na ręce. I może takie niebliskie bratanie się z politykami, traktowanie polityków jako gości, a nie jako jakby części, nie jest taką złą drogą dla KOD-u. To znaczy moim zdaniem KOD przetrwa i zmianę władzy i stał się już takim stałym chyba elementem życia społecznego w Polsce, nawet nie powiem politycznego. Nie? No ale to jest w tej chwili jasne po prostu. No. KOD jest jedyną organizacją opozycyjną w Polsce znaną w świecie po prostu. No, i w Europie i w świecie, jeżeli się mówi o opozycji w Polsce, to mówi się o partiach opozycyjnych i mówi się o KOD-zie. Tak? KOD dostał niedawno, kilka dni temu, nagrodę Komisji Europejskiej właśnie za tą obywatelskość, za obronę właśnie praw obywatelskich, za obronę sędziów również. I to jest właśnie miara tego, co się dzieje. No, trzeba sobie zdać sprawę, że w tej chwili w Polsce, jeżeli ktoś, czy jeżeli jakiś problem wymaga protestów w całej Polsce, a nie tylko gdzieś tam regionalnie, to bez KOD-u to nie jest możliwe do przeprowadzenia, dlatego że KOD ma organizację, ale ma bardzo duże doświadczenie w organizacji różnego rodzaju protestów. Trzeba wiedzieć o tym, że trzeba wiedzieć gdzie, jak cię zarejestrować, na ile dni wcześniej, jak podać do publicznej wiadomości, że w ogóle coś takiego się odbywa, jak zorganizować nagłośnienie, jak do ludzi mówić, jak i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest potężne doświadczenie wszystkich działaczy Komitetu Obrony Demokracji, którzy przez te 6 lat nauczyli się bardzo wiele. Mnie martwi tylko w zasadzie jedno, bo w tej chwili rzeczywiście mamy poukładane, mamy zarząd, który jest bardzo aktywny, wie na czym rzecz polega i tak dalej, ale problemem jest to, że średnia wieku w KOD-zie jest zbyt wysoka i praktycznie rzecz biorąc, jakbyśmy wzięli pod uwagę, nie wiem, światowe trendy
albo doświadczenia związane z tym, kto robi rewolucję i kto obala rządy, to dojdziemy do wniosku, że zwykle robią to bardzo młodzi ludzie, najczęściej jacyś studenci, niezadowoleni robotnicy, ale też młodzi zazwyczaj i tak dalej. Natomiast no, gdyby tak miało być, że kot w końcu by dopiął swego i zrobił coś temu PiS-owi, że on się wycofa, to chyba byłaby pierwsza w świecie taki przypadek, w którym emeryci obalą rząd. No więc może ja przesadzam, pewnie trochę przesadzam, ale trzeba pamiętać o tym, że to jest grupa ludzi niezwykle doświadczonych, którzy poznali, pamiętają poprzednią władzę, pamiętają władzę jeszcze PRL-u, pamiętają stan wojenny, pamiętają przeobrażenia różnego rodzaju i mają bardzo duże doświadczenie i są bardzo wrażliwi na to, co się dzieje, po prostu widzą to, czego może młodzi jeszcze nie do końca widzą i powinniśmy ich tego uczyć. Wiesz co, ja myślę, że tak, że po pierwsze, wiesz, ty użyłeś słowa, że kot jest matką dla wielu organizacji, a ja od razu jakby odbiłem sobie, że może bardziej pasuje słowo parasolem, taką umbrellą, która jakby zrodziła, to też nie jest zło, ale jakby opiekuje się swoim doświadczeniem, jakby swoimi siecią kontaktów, też pewno sprzętem się dzieli. Tak. Pomagamy wszystkim, tak. Bardzo wiele, jakby, że kot jest jednym z elementów układanki. Co do tej wysokości wieku, to ja chcę ci powiedzieć tak, że po pierwsze współczesna pięćdziesiątka to jest dawna trzydziestka moim zdaniem, tak, a czterdziestka to dawna dwudziestka. Ludzie po prostu żyją dłużej, lepiej się trzymają, jest jakiś tam postęp medycyny. W Ameryce demokrację przywraca ktoś, kto w kodzie nie byłby wcale najstarszy. Najmłodszy. Prezydent Biden jest jakby wiekiem zaangażowany, posunięty bardzo daleko, ale z drugiej strony duchem młody. Moim zdaniem właśnie ten kapitał tego doświadczenia, tych różnych systemów, doświadczenia życiowego jest niesamowicie bardzo mocną rzeczą w kodzie. Wiesz, wydaje mi się, że nie ma sensu próbować zdominować całej strony jedną organizacją. Jedność jest jakby takim chwytliwym hasłem, ale z drugiej strony wydaje mi się, że możliwe jest obalenie PiS-u w koalicji. Koalicji młodzi, tacy młodsi będą mieli swoje ruchy, starsi swoje, tylko problem w tym, że żeby przy tym, że tak powiem, po segmentowaniu jeszcze te segmenty do siebie pasowały, żeby żadna z tych organizacji, ani KOT, ani młodzieżówki partyjne, ani inne ruchy miejskie nie starały się jakby monopolizować, tak? Żeby... Nie, no właśnie jeśli chodzi o KOT, to nie ma tego zagrożenia, bo tak jak tutaj wcześniej żeśmy stwierdzili, że KOT praktycznie pomaga wszystkim w tej chwili. Protestują nauczyciele, pomagamy nauczycielom. Protestują sędziowie, pomagamy sędziom. Protestują, kto by nie protestował, tak? Kto by nie chciał naszej pomocy, albo nawet nie w formie protestu, a w formie nawet jakiejś informacji, jakiegoś wiecu na jakiś temat. Tak? No więc my jesteśmy bardzo otwarci i tutaj generalnie pomagamy wszystkim, tam nie patrzymy za bardzo. Wszystkiego najlepszego z okazji 6. rocznicy. Ja zawsze jestem trochę z boku, więc nie jestem członkiem KOD-u, ale bardzo wspieram KOD i nie tylko zresztą KOD. Jak przeszliśmy przez tą zdrową tkankę, przejdźmy do zgnilizny. Tutaj z drugiej strony, dużo młodszy niż średnie wieku w KOD-zie, jest pan wiceminister Mejza. Mejza, który ma jakieś imię, ale go nie pamiętam. W każdym razie pan Mejza, no właśnie, to obrzydliwy temat. Nie wiem, czy można... No więc to jest dobre stwierdzenie, obrzydliwy temat. No. Ja myślę, że KOD, przepraszam,
PiS zrobił tyle złego dla Polski, zrobił złego dla obywateli, że myślałem, że już no, poziom chamstwa i poziom takiego tej podłości no już został tak nisko osadzony, że już trudno jest się przebić, żeby zrobić jeszcze coś bardziej podłego. No to właśnie pan Mejza, Łukasz Mejza udowodnił, że można. Że można jeszcze niżej. Bo jak można bazować na ludziach, na dzieciach, które są nieuleczalnie chore, śmiertelnie chore, żeby od nich jeszcze, od rodziców, prawda, wyłudzić potężne pieniądze, setki, czasem miliony złotych, które trzeba by się za, czyli ratując dziecko, rodzice musieliby się pozapożyczać po to, żeby tego drania, łobuza, poszukańca, no, opłacić, żeby zachować jakąś szansę na to, że może to dziecko zostanie uratowane, bo może jest jakaś nadzieja w tym, żeby te pieniądze jednak wydać, a może jednak będzie, ale on. Wiesz co, ale on to robi po prostu zupełnie perfidnie, cynicznie, chamsko. Ale nie to jest nawet najważniejsze, bo z chamami trzeba umieć oczywiście walczyć. Trzeba jak najbardziej ich tutaj ujawniać. Jak może PiS, Kaczyński, Morawiecki i cała ta banda takiego człowieka brać do rządu? Ja, to jest dowód na to, że w PiSie, jeżeli jesteś człowiekiem uczciwym, nie masz żadnych szans. Musisz być draniem, chamem, człowiekiem z marginesu społecznego albo po prostu moralnym dnem, żeby zajmować wysokie stanowiska właśnie w PiSie, po to, żeby oszukiwać, żeby kraść. Coś okropnego. Dla mnie jest to niepojęte. Po pierwsze zacznijmy od tego, że pan Łukasz do polityki, do wielkiej polityki wszedł przez PSL, który był nieobecnym wielkim na spotkaniu KOD-u. Z PSL-u przeszedł do partii chyba republikańskiej, z PiS-em współpracuje i rzeczywiście chyba problem polega na tym, że PiS jest na takim etapie, bo ja powiem tak, ja mniej niż do pana Łukasza mam pretensje do pana Jarosława, który ma świadomość, kogo bierze do władz, kogo promuje. I to jest tak, że dla mnie to wygląda jak władza za wszelką cenę. Oczywiście takie elementy jak pan Mejza zawsze istniały i będą istnieć, tak? Wydaje mi się, że bardziej niż do władz powinien trafić do przed jakby jakiś trybunał, który go osądzi prawność czy bezprawność tej rzeczy. On pewno jest sprytny i pewno nie popełnił żadnego przestępstwa albo popełnił je w taki sposób, że trudno będzie je udowodnić, ale efektywnie jest tak, że polityka jest działaniem na rzecz dobra wspólnego, a ten pan ewidentnie działa jedynie na rzecz własnego dobra i stał się ministrem sportu. Zastanawiam się, dlaczego nie wiceministrem zdrowia, bo już jakieś doświadczenia ma, także tak to wygląda. No ale sport tak, ma dużo ze zdrowiem, to może to jest jakiś etap. Wiesz co, przed chwilą czytałem W brzuchu wieloryba Orwella. Nawiasem mówiąc, książka wydana przez wydawnictwo Fronda, to jest szokujące, bo
to bardzo lewicowy pisarz, a Fronda uważa się za katolickie wydawnictwo, ale szacun dla Frondy, że to wydało. Więc moim zdaniem Mejza jest jakimś tam fenomenem, bo z tego, co tam czytałem, jest jakiś tam chłopak, taki self-made milioner, tak, zrobił się milionerem, pochodzi z jakiejś popegeerowskiej wioski, tatuś mu majątku nie dał, on to wszystko swoim sprytem, cwaniactwem i w ogóle, natomiast zastanawiam się, czy tego typu postaci mają ten moralny mandat do tego, żeby reprezentować ludzi biednych, bo on na tych ludziach, że tak powiem, żeruje. Tak? Moim zdaniem jest to drapieżny kapitalista. Faktem jest, że osiągnął jakiś sukces. Faktem jest również, że ten sukces osiągnął bardzo niemoralnymi metodami, ale no, trochę na tym polega kapitalizm. I wiesz, nie mam pretensji do Mejzy, że jest jaki jest. To, tak jak mówię, to jest poza moją oceną. Mam pretensje do polskiej polityki, do Polaków, że my się na to zgadzamy, jako, że takie osoby są. On nie powinien być w tym rządzie od pierwszego momentu, kiedy wyszły te sprawy związane z... Jest co, w Wielkiej Brytanii ktoś kogoś za pośladek złapał i stracił posadę w rządzie, tak? Bardzo poważna osoba. Drugi ktoś nie odebrał telefonu i też stracił posadę, bo był na wakacjach. A tu facet, który, że tak powiem, wiesz co, bo my mówimy tutaj o dzieciach, ale są też tacy ludzie, którzy, nie wiem, sprzedają fałszywe ubezpieczenia, wciskają różne inne rzeczy. No taki jest świat niestety, no, ale to... Ten świat nie jest po to taki, żeby w ten sposób budować politykę. To moim zdaniem jest to, jakby obecność pana Mejzy w rządzie świadczy o tym, że PiS się absolutnie kończy, wykańcza już, że te procesy gnilne już są takie. Ja przed chwilą słuchałem takiej audycji Stan po burzy, gdzie mówiono, że pan kolega pana Mejzy, szef, ten nasz rodak, którego pozdrawiamy serdecznie, jak on się nazywa, ten Bortniczuk, tak? Bortniczuk, tak, tak. No to on mówi, to nie ja brałem narkotyki z Mejzą, to nie ja i takie inne rzeczy. Najbardziej mi się podoba nie to, co oni robili, bo tego nie mamy pojęcia, ale to, w czym oni przeczą, że nie robili. Tak? Dla mnie to jest najlepszy dowód, że coś jest na rzeczy. Oczywiście nie mam pojęcia, czy pan Bortniczuk z panem Mejzą brali narkotyki na imprezach robionych w jakimś hotelu z kryminalistami. Nie mam pojęcia, czy tak było. Natomiast sam ten kwik, kiedy oni się tłumaczą, że tego nie robili, jest tak zabawny, że to po prostu tylko kupić popcorn i czekać, aż oni sami po prostu zgniną i odpadną. Bo to, wiesz, w tej chwili to już, ja ci powiem, już moim zdaniem nawet nie chce wygrać wyborów, tylko on chce utrzymać władzę za wszelką cenę. Tak. Jeżeli dobierają sobie, no przecież Kaczyński, można powiedzieć o nim różne rzeczy, natomiast on ma świadomość, z kim on pracuje. Tak? Najśmieszniejsze jest to, że ci ludzie, którzy zdradzili pana Korwina, nie Korwina, Gowina, tak, który teraz jest w psychiatryku, to przecież oni Kaczyńskiego też zdradzą, jak ktoś da lepszą cenę. No to wiesz, to jest... To jest ludzie. A przecież Kamil Bortniczuk już tam, nie wiem, czwartą czy piątą partię zalicza, tak? I młody chłopak, który zresztą pochodzi tutaj z mojego regionu, konkretnie jest z Was. Tak, mówi, że sobie poradzi, że nawet jak go nagrali, to nie jest to nic groźnego w związku z tym, no ale to jest młody chłopak, który właśnie został ministrem. Ma zastępcę ministra, który popadł w takie kłopoty. W związku z tym, no widzę, że to jest jakaś olimpiada. Tylko chodzi o to, jakie tam są reguły i co to jest za sport, bo wydaje się, że to jest jakiś sport. Ja ci powiem tak, dla mnie to jest taki molierowski mieszczanin, pan Jourdain, który ma pełną świadomość, że mówi prozą. I to jest po prostu taka, albo
wchodząc na polskie warunki, małpa z kąpieli, bo to co z tego, że on jest tym ministrem? On może być kim chce. Ministrem się można mianować, może zostać mianowanym, ale tak, tak naprawdę to ministerstwo jest dla niego, a nie on dla tego ministerstwa. Tak? No, to jest trochę tak, jak za komuny byli ci inżynierowie czy dyrektorzy z awansu, bez wykształcenia, doświadczenia, którzy byli, bo byli, tak? I tak ten ustrój wyglądał. Ja szczerze mówiąc liczę na to, że no nie napsują zbyt dużo do czasu, kiedy staną przed sądem, bo niewątpliwie sytuacja, o której nie miałem pojęcia, że pan Bortniczuk nie brał tych narkotyków. Teraz jestem, że skoro nie brał, to niech się oczyści przed sądem, a nie że tam w mediach będzie mówił, że nie brał. Moim zdaniem, jak nie brał, to bardzo dobrze. Nie należy brać, panie Bortniczuku, narkotyków. Dobra, przejdźmy dalej do następnych tematów, bo nie chcemy naszych widzów tutaj zagłodzić. Mieliśmy mówić o takim wydarzeniu. Marta Lempart, którą też pozdrawiamy, szanujemy i w ogóle bardzo lubimy, wylała czerwoną farbę, która symbolizowała krew. Krew, tak, krew pani Izabeli Zamęczącej i nagle w obronie właśnie nie pani Izabeli, nie pani Marty Lempart, ale sprzątaczki, która musiała to później pozmywać, sprzątaczki z PiS, bo to była sprzątaczka, stanęła młoda wilczyca, że tak powiem, lewicy, pani Maja Staśko, która mnie już zablokowała, więc nie mogę jej podzielić się z tym. No i ona stwierdziła, że po prostu jest to brak, że wylewanie tej farby to jest brak szacunku dla ludzi pracy, którzy muszą to posprzątać. I zaproponowała, żeby pani Marta Lempart to posprzątała. Moim zdaniem to, co zrobiła pani Staśko, jest brakiem szacunku dla śmierci i cierpienia tysiąca kobiet. Tak, tak. Tak, właśnie to chciałem podkreślić, że no, trzeba mierzyć tutaj odpowiednią miarą, dlatego że ja na początku naszego tego spotkania mówiłem, że ludzi grzecznych łatwo się bije, łatwo się zakuwa w kajdany, łatwo się w ogóle nakrzyczeć, zastraszyć i generalnie zrobić z nich niewolników. Tak robi w tej chwili PiS z kobietami. Nie tylko PiS, ale w zasadzie robią to fundamentaliści katolicy, Ordo Iuris, biskupi, prawda, zbierają u siebie na parafiach podpisy, prawda, pod projektem, który, jak się okazuje, no jest jakby tym orężem, tak, tych ludzi Kościoła, związanych właśnie z tym fundamentalizmem religijnym i idą do Sejmu i mówią, że to jest projekt obywatelski. To nie jest projekt obywatelski, to jest manipulacja kościelna. I na tej manipulacji kościelnej już któryś raz kobiety się po prostu, no skaluje się kobiety na tej bazie. I tak powstał następny w tej chwili projekt, który ma upodlić kobiety, ma im fundować no, więzienie, nie tylko im, ale również lekarzom więzienie za to, że na przykład któraś poroni. No to już dochodzimy do skandalicznych sytuacji. Powołuje się w Sejmie jakąś grupę do prawda, do szkalowania kobiet, bo inaczej to trudno nazwać. Minister zdrowia daje wytyczne, że będzie rejestr ciąży i tak dalej. A po co ten rejestr ciąży? No, żeby kobiety nie mogły wyjeżdżać na przykład do innych krajów, tak, i tam robić aborcję w jakichś szczególnych przypadkach, bo przecież żadna kobieta nie robi sobie aborcji po prostu, bo tak lubi. Tylko z jakichś takich powodów, że jest to potrzebne. No, w związku z tym, jak może obywatel czy obywatelka w tym wypadku zaprotestować przeciwko tym brutalnym atakom na kobiety?
No właśnie. Realnym atakom, które kobiety nie mają żadnej mocy. One mogą tylko wyjść, prawda, z parasolkami i zaprotestować. No jakie mają prawa? Żadne. Decydują o tym fundamentaliści, bandyci po prostu, którzy nienawidzą kobiet, którzy są za tym, żeby tą nienawiść do kobiet cały czas realizować, żeby odwołali jakby, tak, nie chcą przestrzegać konwencji stambulskiej, czyli o agresji w stosunku do kobiet. No, fundamentalizm polega na tym, widzimy go chociażby w krajach arabskich, że kobiety w końcu się zaszczuwa do takich sytuacji, że one nie tylko nie mają prawa głosu, ale nie mają prawa nawet swojego wizerunku, tak? Mają się nakryć i mają cicho siedzieć, bo nie są obywatelami, są jakby gorszej jakości, no. Ludźmi gorszej jakości. No więc w tym kontekście, które w tej chwili powiedziałem, no protest tutaj Marty Lempart jest jak najbardziej na czasie. Oczywiście. To jest moim zdaniem tak właśnie władza pod swoimi siedzibami PiS-u, pod siedzibami PiS-u trzeba protestować i trzeba pokazywać, trzeba wylewać czerwoną farbę i wskazywać, że są mordercami. Bo uchwalając tego typu ustawy, po prostu robią z Polski pośmiechowisko, a z kobiet niewolnice jakieś seksualne. No po prostu szkalują obywatelki. Dla mnie to jest skandal, żeby jakaś tam ani tam z lewicy czy z prawicy, jaka ona by nie była, jej się nie podoba, bo kawałek bruku zostało zabrudzone, ale podoba jej się pewnie, że straciła życie jedna, druga czy trzecia, czy nawet 158 osoba czy kobieta na wskutek tego pisowskiego i biskupiego jakiegoś fundamentalizmu, no niech to będzie tak, bo chciałem użyć gorszy. Ja się z tobą zgadzam, wiesz, w Berlinie Zachodnim jest taki jeden kościół zniszczony w trakcie upadku Berlina, kiedy został opanowany przez Rosjan i ten kościół jest nieodbudowany. To jest taki symbol Berlina Zachodniego, to jest takie memento. Moim zdaniem w Polsce cały ten budynek PiS-u, te wszystkie schody, okna, drzwi, wszystko powinno przemalowane być, jak nie na czerwono z tą krwią, bo czerwień tam, to przynajmniej na tęczowo, łącznie z tymi schodami smoleńskimi, bo to nie jest pomnik upamiętniający ofiary smoleńskie, tylko to jest pomnik pychy tych ludzi, którzy nam, wiesz co, to jest dla mnie niepojęte, że może jakaś władza myśleć, że ustawi nam na siłę pomnik. Ten pomnik nie jest tam mile widziany przez ludzi. I oni mogą ustawiać tam policjantów, ale w pewnym momencie zabraknie tych policjantów do pilnowania tego. Ktoś kiedyś powiedział, że nie ma tak wysokiego cokołu, żeby ludzie nie obalili z niego pomnika tyrana, kogoś, kogo nie chcą. I nawet o ile możemy przyjąć, że pan Kaczyński Lechu, ten brat tego prezesa, nie był tyranem, moim zdaniem trochę był takim trochę jakby śmiesznym safandułą, który słuchał się bardzo brata i robił, co mu się tam każe, tak? To jest moja opinia, tak? I to poprzez jakby ten kult jednostki, który ten mamy, tego Kim Irsena takiego z niego zrobili, ten pomnik taki żenujący, no, to właśnie to spowoduje, że on przejdzie do historii jako symbol jakiegoś obciachu, tak jak te 20 zł. No. I to jeszcze wydali te 20 zł w momencie, kiedy jest taka inflacja, że to ledwo na wódkę starczy. No. I to taki... Na wódkę już nie starczy. Ile kosztuje wódka w Polsce? Ile kosztuje? Ile Kaczyńskich? Pół litra kosztuje mniej więcej Trzy Kaczyńskie, no właśnie. No. To w każdym razie, wiesz,
A już najgorsze, wiesz, bo trochę też przejdziemy płynnie do tej wojny, którą właśnie nie wiem, czy wygrywamy, czy przegrywamy i na czym ona w ogóle polega. Adam, ty jesteś oficerem, który był w Iraku. Znasz tych ludzi, tak, tych Irakijczyków. Tak. Ty dla nich nadstawiałeś karku w imieniu Polski też, tak, i ustanawiałeś im tam demokrację. Co ty teraz czujesz, jak widzisz takich, tu w cudzysłowiu powiem, bo ja bym nie ośmielił się obrazić żołnierza, ale ludzie, którzy z karabinami idą na cywili, którzy mają tylko kamienie, wcale nie kojarzy mi się z wojskiem, tak? A moim zdaniem ci ludzie, którzy chcą tylko przejść przez Polskę, nawet przekraczając nielegalnie granice, co wbrew pozorom, kochani pisowcy, oglądacze, nie jest przestępstwem, a wykroczeniem. I nie jest. A natomiast wiesz, używanie broni przeciwko cywilom przez wojsko jest przestępstwem, tak? Używanie wojsk operacyjnych do akcji przeciwko kobietom i dzieciom jest przestępstwem, tak? A natomiast przekraczanie granicy w punkcie niedozwolonym jest wykroczeniem. Mało tego, wiesz, rozmawiałem na internecie z kimś, nawet uczciwym takim w tych swoich poglądach. To nie była jakaś nienawistna osoba. Ja jej przypomniałem, tej osobie, o takim punkcie naszej konstytucji, że Rzeczpospolita Polska ma obowiązek konstytucyjny chronić życie do naturalnej śmierci. Więc w momencie, kiedy ci żołnierze, nie wiem, płacząc, nie płacząc, ciesząc się, nie wiadomo, jakie są ich uczucia i nie wchodzę to, ale jeżeli wyrzucają tych ludzi do lasu na potencjalną śmierć, czyli nie chronią ich życia, to łamią konstytucję. I ten biedny człowiek zamotany, uwikłany mi powiedział, że przecież konstytucja dotyczy tylko Polaków. Nie pisze, że tak. Zdrowia każdego Polaka, tylko każdego, no, człowieka. Jeżeli ci ludzie są na terytorium Polski, niezależnie od tym, jak się tu dostali, czy to była wiesz, bilokacja, czy to była, wiesz, czy przeszli legalnie, nielegalnie, to Polska ponosi za nich odpowiedzialność. Jeżeli oni chorują, to jest z winy Polski, to jest wina Polski. Tak? I mamy obowiązek jakby naszych gości, chcianych czy niechcianych, zaopiekować. Tak? I w momencie, kiedy dochodzi do takich rzeczy, że moim zdaniem to jest jakieś takie uwikłanie, wysyłają tam ludzi kompletnie nieprzygotowanych do tego typu akcji, dają im broń, może im nie dają amunicji, podobno im nie dają jedzenia, jeszcze im mówią, że oni bronią ojczyzny i tam im tak tłoczą. Wiesz, to też znowu z Orwella tam ci powiem, było coś takiego, że pierwszą wojnę światową opisywali ci, którzy tam na tej wojnie byli, ten Remarque, mówili o tym okrucieństwie wojny i ten. Natomiast drugą wojnę światową i chyba nasz konflikt opisują propagandziści, którzy mówią to, jak powinniśmy tę wojnę widzieć, a nie jak ona jest. Bo to nie jest tak naprawdę wojna. To są biedni ludzie wykorzystywani jako mięso armatnie i wiesz, i jak ci żołnierze ich tak traktują, to ci mniej świadomi, ci z mniejszym doświadczeniem życiowym, ci głupsi, to oni sobie też robią krzywdę. Bo się po prostu mentalnie, moralnie im się to będzie śniło po nocach. Jak dorosną, jak będą po 40-50, będą mieli własne dzieci, i to dziecko złamie nogę, to mu się wtedy przypomni, jak on rzucił jakimś dzieckiem od druty i to dziecko złamało nogę i pomyśli sobie, że to jest kara Boga za to, co ja wtedy zrobiłem. Tak mi się wydaje, że tak może być. I po prostu jest to po prostu pranie, nie wiem, okropne. Co to? No, w zasadzie uderzyłeś we wszystkie te punkty, które trzeba by uderzyć, bo problem jest niezwykle złożony. Niezwykle, bardzo dużo tutaj jest elementów, zresztą sam tych elementów kupę przytoczyłem. Po pierwsze, to nie jest wojna z tymi ludźmi. Jeżeli ktokolwiek prowadzi tutaj wojnę, to raczej jest ona w charakterze właśnie takim propagandowym, moralnym i to prowadzi wojnę Łukaszenka z nami, tak, za pomocą tych migrantów. A jeżeli tak,
Jeżeli żołnierze nie mogą walczyć z Łukaszenką, chociaż rząd bardzo by chciał, ale czy chciał, to też jest, to znaczy teoretycznie bardzo by chciał, tak? No to wyżywają się na tych ludziach, którzy są. Oni są po prostu oszukani. Im obiecali, że oni tylko przyjadą, na drugi dzień przejadą do Niemiec i wszystko będzie ok, bo tam mają jakichś znajomych, czy ewentualnie rodziny w ramach łączenia rodzin, że to jest taka fajna akcja i jest okazja, to lecimy, robimy to i tak dalej. Natomiast sytuacja inaczej się rozwinęła, tak? Rozwinęła się tak, że trzeba przejść na drugą stronę w sposób nielegalny. A tu się okazuje, że po drugiej stronie w tej Unii Europejskiej są polskie oddziały, które mają rozkazy i w zasadzie nad rozkazami żołnierz nie dyskutuje, żołnierz je wykonuje. Jeżeli są sprzeczne z prawem, to może odmówić wykonania rozkazu, ale jeżeli ponownie przełożony ten rozkaz mu wyda na piśmie, to i tak powinien ten rozkaz wykonać, a dopiero później skarżyć się do nas. Takie są zasady. Natomiast nie słyszałem, żeby ktokolwiek odmówił przerzucania kobiet ciężarnych i dzieci przez na drugą stronę. No wiesz, no słyszeliśmy albo, o samobójstwach na tej granicy. No. Tak. Ci, którzy zostali już zatrzymani albo wrócili się, albo są na terenie Niemiec, opowiadają o tym, że 10-krotnie przekraczali granicę w jedną i w drugą stronę, przeganiani po prostu przez żołnierzy, bici przez żołnierzy, zmuszani po prostu do tego zachowania. Najgorsze jest to, że wśród tych żołnierzy może jak najmniej, ale wśród tych policjantów, wśród straży granicznej, żołnierzy też, znaleźli się tacy, którym to sprawia przyjemność po prostu, bo się okazuje, że wyzwolili w sobie tą władzę, którą zawsze chcieli mieć nad tymi biednymi ludźmi. Ja przypominam, że my jako Armia Polska braliśmy udział w misjach, nazywało się to misja pokojowa, stabilizacyjna, tak, zarówno w Iraku, jak i w Afganistanie, czyli właśnie na ich terenie i oni też nas nie prosili, tylko myśmy pojechali zakładać im jakby z celem, jakby że po pierwsze chcemy ich uczyć demokracji, tak? A po drugie ochronić ich przed reżimem, który właśnie upadał, tak? No, pomóc w rozwoju cywilizacyjnym, to były bardzo takie wzniosłe, fajne tematy. A teraz okazuje się, że ścigamy się na okrucieństwo z reżimem Łukaszenki. A tylko dlatego, według mnie, tylko dlatego, że chcemy, żeby ta wojna, oczywiście w cudzysłowie, bo dla mnie to nie jest żadna wojna, po prostu to jest taka tragedia humanitarna spowodowana przez Łukaszenkę, która rozlewa się na nasz kierunek. Tak? I to ściganie się na okrucieństwo jest po prostu pobudzaniem polskiego społeczeństwa do poparcia wspaniałego rządu patriotycznego, polskiego, który chroni nasze granice, prawda, w okresie wielkiego zagrożenia i w związku z tym, prawda, musimy wspierać mundury wszelakie i tych, którzy nimi rządzą, bo to jest wielkie zagrożenie dla państwa polskiego. Nie jest wielkie zagrożenie dla państwa polskiego, bo nawet tysiące przyjętych przez Polskę różnych uchodźców
czy migrantów nie spowoduje tutaj żadnego problemu. Tym bardziej, że zazwyczaj, jak wiemy, ci uchodźcy, którzy do nas przybywają, to oni chcą być tylko chwilowo, bo mają zupełnie inny kierunek, a ponadto przecież u nas brakuje ludzi, no w tej chwili już brakuje ludzi do pracy w różnych dziedzinach, a tam się okazuje, że to są ludzie już wykształceni, młodzi. Czyli Polska nie ponosi, nawet gdyby ich przyjęła do siebie, Polska nie ponosi kosztów wychowania, tam od przedszkola, prawda, mało tego, od ciąży, jak to się okazuje, tak? Od przedszkole, szkoła, studia i tak dalej, to ma gotowego człowieka, którego może zatrudnić i on może wspierać tą naszą gospodarkę. Ale problem jest znacznie dalej. Polacy na tych ludziach się jakoś przedziwnie mszczą, bo mamy w tej chwili wiadomości, że w Wędrzynie ci migranci się buntują. No i dlaczego się buntują? No buntują się przede wszystkim dlatego, że są traktowani jak więźniowie i ponoszą jakąś wielką karę za to, że śmieli wkroczyć do Unii Europejskiej. Mają głodowe stawki żywnościowe, nie mają prawa wyjść z pokoju, są stłoczeni tak jak no, w konkretnych izbach. Tak? Traktuje się ich jak po prostu, dozoruje ich się przez druty kolczaste, przez broń i tak dalej, i tak dalej. Czyli generalnie rzecz biorąc odbywają w tej chwili karę więzienia za to, że śmieli przejść, a tak jak powiedziałeś, jest to wykroczenie. Wcale nie takie znowu, które by trzeba było karać wielomiesięcznym więzieniem, a tak to się w tej chwili odbywa. Tak jakby nie było możliwości, nie wiem, adoptowania, nie wiem, ośrodków czasowych, więziennictwa, policji, wojska. Takie są, prawda, które można by przystosować. No, tego się nie robi. I proszę zobaczyć, konflikt szybciutko został, no nie zażegnany, ale przytłumiony, jak tylko zaangażowała się Unia Europejska, jak zaangażowała się kanclerz Merkel, jak zaangażował się prezydent Francji. I wystarczyły dwa telefony i okazuje się, że zmienił się w ogóle już sposób nawet reakcji, już zupełnie inaczej zaczęły reagować wszystkie te kraje, które wysyłały, tak, linie lotnicze, które wysyłały tych uchodźców właśnie na Białoruś. Tego wynika, że rząd PiS-u wcale nie chce rozwiązać tego problemu. On chce jak najdłużej go przetrzymywać z wielu powodów. Najważniejszy z tych powodów to jest konsolidacja społeczna wokół patriotów Polaków, którzy chronią polskich granic. Tak? No i drugi temat to jest odwrócenie uwagi od szalonej inflacji, od drożyzny, od łobuzerstwa, chociażby z tymi kobietami, od upadku, od zgniłego rządu, gnijącego rządu PiS-u, który za wszelką cenę, nawet przez cenę, tak, za wszelką cenę chce się utrzymać przy władzy, niezależnie od kosztów społecznych do wszystkich tych ludzi. Znaczy, ja chciałem powiedzieć tak, że po pierwsze tak, jeżeli mówimy murem za mundurem, to co do zasady jestem za, ale z drugiej strony ja mam też wrażenie, że bardzo wielu tych ludzi, którzy tam są na tej granicy, zostało uwikłanych przez właśnie tych głupich, złych, pazernych polityków, ludzi pokroju Bortniczuka i Mejzy, którzy innych ludzi traktują jako nie wiem, szczeble do kariery, tak? I nie patrzą na to. Znaczy, moim zdaniem jest tak, że
to, co teraz się dzieje, to jest jakby drugie jedwabne. Że to, że dzieciom z Michałowa udało się dostać do Niemiec i one mają już do końca życia olbrzymią nienawiść do Polski, uraz do Polski, a jednocześnie znajduje się mnóstwo wspaniałych ludzi, Polaków, nawet wśród żołnierzy, którzy okazują jakieś człowieczeństwo, którzy się może cicho, ale jednak buntują przeciwko tej sytuacji, że jest ten taki podział na i obydwie strony myślą, że są dobre, tak? I obydwie strony mają swoje racje. To takie uwikłanie jest właśnie winą polityków, właśnie polityków PiS, którzy posuwają się do wykreowania sztucznej wojny po to, żeby utrzymać się przy władzy. Wiadomo, że jak jest stan wojenny, to nie można od razu robić wyborów, tak? Że jak się nie wpuści tam mediów, to można pokazywać, co się chce. I ja absolutnie nie wierzę, że jakikolwiek sens militarny czy przemytniczy jest atakowanie tam, gdzie jest płot i gdzie jest po drugiej stronie służba graniczna i dawanie się polewania wodą. Jest to totalna ustawka z dwóch stron. Obydwie strony mają z tego powodu akcje. Ci ludzie, tak, którzy przeszli do Niemiec przez Polskę, to nie przeszli tam, bo ich tam to wojsko zatrzymało i oni przeskoczyli górą czy dołem. Oni przeszli tam, gdzie nie pilnują. Takich miejsc jest mnóstwo. 450 kilometrów granicy. Oni zawsze pokazują, wiesz, to jedno przejście. I to była olbrzymia wściekłość pisowców. Ja pamiętam, jak oni oniemieli, że ta wojna się nagle skończyła, było już tak fajnie, już mieliśmy wybijać monety, pomniki stawiać, ordery rozdawiać. Nawet już ludność zbierała żywność dla wojska, które tam głodowało. No dzisiaj prasa podała, że zostały skierowane medaliki z Niepokalanowa dla żołnierzy, żeby mogli medalikami wzmacniać swoje morale przede wszystkim, bo jak wiemy, ten konflikt narzył wielki problem wojskowy, jakim jest bytowanie żołnierzy. Okazuje się, że są problemy z organizacją jedzenia, są problemy z ciepłem, z latarkami, bateriami do latarek, tak? Z kubkami termicznymi, żeby mogli tam, prawda, z ciepłą herbatą zjawić się tam, gdzie powinni. Aż strach pomyśleć, co będzie w tym rządzie, przy tym rządzie, co by było, gdyby jeszcze się okazało, że nie ma amunicji, jeżeli by trzeba było używać ją, prawda, to jest... Ale billboardy wydrukowane. Ja nie chcę rozwijać tego tematu, bo trochę dużo wiem na ten temat, ale w każdym razie to jest tragedia. Dla mnie to jest po prostu jeden wielki skandal. Wiesz co? Ludzie PiS-u za rozbrojenie polskiej armii i powinni ponieść najwyższe kary, jak dla zdrajców, jak na narodowych zdrajców, którzy zakpili sobie z naszego bezpieczeństwa. Ale dodajmy do tego, że procesy migracyjne nie są czymś złym i nadzwyczajnym, że my tutaj, ty jesteś w Opolu w tej chwili, tak? Znaczy w województwie. W Nysie. Ja jestem w Londynie, ale przed wojną tu, gdzie ty jesteś, były Niemcy, nie? No tak, ale ja chciałbym zwrócić uwagę na taki element. Wszędzie tam jest duża mieszanina społeczna, narodowościowa, religijna. Tam ludzie uśmiechają się do ciebie i żyją w zgodzie. Jeżeli nie ma jednej dominacji, no właśnie, proszę bardzo, Londyn, tak? Albo nie ma takiego dwóch, nie? Tak, byliśmy niedawno w Nowym Jorku, tam jest, o ile dobrze pamiętam, 220 różnych narodowości żyje w tym mieście, w tym potężnym mieście. I ludzie chodzą i się do siebie uśmiechają, pomagają sobie na ulicach wzajemnie, rozmawiają ze sobą w różnych językach, tak? W związku z tym nie ma jednej dominującej religii, nie ma jednej dominującej wiary, nie ma jednej dominującego jakiegoś narodowości, tak?
W związku z tym ludzie żyją ze sobą, działają. No już pomijam to, że jak się wiadomo, że w rodzinach się nie żeni, tak? Bo można popaść w choroby genetyczne i tak dalej, czyli mieszanina krwi, prawda, chłopak z innej rasy zupełnie, prawda, ludzkiej, dziewczyna z innej, okazuje się, że dzieci są przepiękne, tak, mulatki. No, czyli innymi słowy, nie powinniśmy robić z naszego kraju jakiegoś getta tylko dla Polaków. Tak. Zdecydowanie, a dodajmy do tego, że takie naiwne próby, to znaczy, wiesz, to przeżyliśmy na Zachodzie parę lat temu, ale teraz przeżywamy. Nie wiem, czy to odbiło się jakimkolwiek echem w Wielkiej Brytanii, ale kilka dni temu mieliśmy olbrzymią tragedię. W ciągu 2021 roku ponad 25 tysięcy ludzi przepłynęło małymi łódkami przez kanał La Manche, 80 kilometrów morza. Czasami bardzo, to są bardzo niebezpieczne przeprawy. Doszło do tego, że na przykład we Francji w Decathlonie zakazano sprzedaży małych kajaków. To nie jest żart, bo no tak, no. Cudzoziemcy przyjeżdżali, kupowali, płynęli. Nie kradli, kupowali, bo dążyli do lepszego jutra. I teraz u nas wypłynął ponton z Niemiec, przywieziony na niemieckich numerach, samochód to przywiózł, to ustalono i 27 osób zatonęło, 3 osoby przeżyły jednego dnia na kanale La Manche. I to pokazuje jedną rzecz, że pomimo tego, że są patrole policji francuskiej na plażach, pomimo tego, że są duże takie płoty, kamery, 80 kilometrów morza, to ludzie i tak przedostają się, a wielu z nich ginie. Więc nie tędy droga. Może rzeczywiście zamiast wydawać miliardy na płoty, to wydać te pieniądze na adaptację tych ludzi do życia w Polsce, nauczenie ich polskiego, na to, żeby mieli jakieś mieszkania, a to, co zostanie dla Polaków, którzy też powinni mieć jakieś mieszkania, tak, program Mieszkanie Plus, milion mieszkań, które ciągle mają wybudować, jeszcze nie wybudowali. Dlatego, że chcą mieć taki argument, żeby wciąż rządzić. Wiesz co, to mi przypomina taką stalinowską, takie poczucie, że nie ma praw fizyki i my zawrócimy kierunek rzek i co się stało? Wyschło Morze Aralskie, zdaje się, tak? I z pięknego jeziora stała się wielka pustynia, gdzie pośrodku pustyni stoją statki, bo wody ten. I to, dokładnie to samo się dzieje. Naturalny proces migracji spowodowany o tym, że ludzie po prostu zawsze szli gdzieś tam dalej. Tak powstała wielkość Ameryki, tak powstała wielkość Europy Zachodniej. Powinniśmy naprawdę zastanowić się, i nie tylko w Polsce, bo ten problem jest też w Wielkiej Brytanii. Jak ten problem rozwiązać? I nie chodzi o to tylko, żeby pomagać na miejscu, ale ci dzielni ludzie, którzy idą latami, bo u nas był w BBC program z facetem, który wyszedł z Iranu w 2014 roku i dopiero doszedł do Calais. I cudem nie stracił życia, czyli szedł ile? 7 lat, tak? Na piechotę często. Jest mnóstwo materiałów na ten temat. Ci ludzie są tacy sami jak my fizjologicznie, tak? Nawet tak samo kochają. Nawet te kobiety, które zasłaniają twarz, często robią to z jakiegoś tak, wiesz, u nas jest tak, w naszej cywilizacji zachodniej jest to, że nie można pokazywać nagich piersi, tak? Afrykanie się dziwią, po co zasłaniać piersi, bo w niektórych krajach, w Afryce, w Buszu czy w Azji chodzą kobiety ubrane w banany i mają odkryte piersi. I tam jest to normą. Na Dalekim Wschodzie, w tych krajach arabskich normą jest zasłanianie twarzy. Arabowie się podobno dziwią temu, że Europejki chodzą na wysokich obcasach i że to jest tortura dla stóp i w ogóle, że to jest niehumanitarne. Francja wprowadziła zakaz burki. Ja miałem bardzo duży dylemat, jak do tego podejść. Czy zakaz burki jest równie opresyjny jak nakaz burki?
No bo tak jest, niech każdy wybiera, niech żyje jak chce, tak? Bądźmy po prostu bardziej tolerancyjni, otwarci i powiem ci, gwarantuję tutaj słuchaczom, zresztą tobie pewno nie muszą, że to nie będzie tak, że nagle zaczną się gwałty, wybuchy, bomb i takich innych rzeczy. Wiesz, bomby w Wielkiej Brytanii wybuchają od zawsze. W polskiej historii też przecież ten pan Wołodyjowski sam się wysadził, tak, w bombę. To tak naprawdę tak. Atak samobójczy, bombowy. No. To są rzeczy, które należy leczyć. To są pewne... Zwróć uwagę, dwóch żołnierzy poległo w trakcie tych kilku tygodni tych walk. I obydwaj nie mieli kontaktu z cudzoziemcami uzbrojonymi, nie wiem, w kamienie, kurtki i takie inne rzeczy. Oni umarli, jeden z przyczyn naturalnych, a z drugi prawdopodobnie popełnił samobójstwo. Albo no, ale zobacz Piotr, jak to się zaognia sytuacja, bo przecież jeszcze niedawno ci wszyscy migranci, którzy przechodzili na naszą stronę, byli potulni, grzeczni. Nikt nie, nawet nie pyskował. Już nie mówię o tym, żeby tam coś kraść, rabować, prawda, gwałcić, robić cokolwiek złego i tak dalej. Przecież oni przekraczali naszą granicę i byli grzeczni, nawet jak byli ułapani, to po prostu poddawali się represji polskim służbom. A teraz coraz bardziej i coraz więcej jest sytuacji takich agresywnych, tak? Ale płynie one znowu nie od nich. Oni są znowu narzędziem, bo przecież nawet ta nasza propaganda pokazuje, że ci żołnierze tam są oślepiani przez światła różnego rodzaju zresztą służb białoruskich, tak? Wręczone są im kamienie, przyniesione kłody, prawda, pocięte z lasu, żeby mogli. Przecież oni nie przyszli z piłami, tak, tam na tą granicę, ale są po prostu no, przygotowywani do tego, żeby tą agresję w jakikolwiek sposób gdzieś tam prezentować. Uczymy ich agresji poprzez właśnie wielokrotne wyrzucanie, przerzucanie, traktowanie jak rzeczy po prostu i to samo robią służby białoruskie. To są tragicznie doświadczeni w tej chwili ludzie, którzy nie z własnej winy, a może poprzez to, że wierzyli innym ludziom, zostali skrzywdzeni i mało tego, wciąż się na nich szczuje. I to jest tragedia. To prawda, a jakby zamykając temat jest tak, że ja patrzę na naszych rodaków i z jednej strony też czuję dużo dumy, bo są ci młodzi ludzie, którzy poświęcają swój czas zamiast się bawić na dyskotekach albo czytać książki, albo studiować, to idą do lasu i pomagają za darmo i narażają też swoje zdrowie. Ale nawet ci żołnierze, którzy... Wiesz co, ja ci powiem, że ja wierzę, że wielu tych ludzi, którzy tam poszli, nawet z tej armii Macierewicza, to oni mają dobre intencje, tylko są znowu uwikłani przez zimnych, cynicznych, wyrachowanych kuracji przeciwko rakom i innych macherów typu ludzi pokroju Kaczyńskiego, pana Bortniczuka, którzy generalnie uważają to sytuację za polityczne złoto. Bo w każdym amerykańskim filmie wiadomo, że jak jest problem polityczny, trzeba zrobić wojnę i ten. Tylko problem też polega na tym, że tą wojnę też trzeba umieć zrobić. Jak się nie ma na żarcie dla wojska, to samymi billboardami armii się nie nakarmi. Tak? Trochę mi to przypomina, nie wiem, czy pamiętasz taką książkę Sergiusza Piaseckiego, zwrotnik, nie, przyjaciel Wielkiej Niedźwiedzicy. O tym, ta historia Piaseckiego, o tym, który walczył za Polskę w bitwie warszawskiej, dostał order, a później miał z czego żyć, bo zwolnili go z wojska. Bardzo dużo takich przykładów jest, jak najbardziej, ale tutaj byłoby...
Temat byłby zupełnie niedokończony, gdybyśmy nie złożyli szacunku tym ludziom, którzy jadą na granicę pomagać. Pomagać wielkie zbiórki potrzebnych rzeczy, kocy, prawda, różnego rodzaju, no, a nawet telefonów komórkowych, czy tych powerpointów, przepraszam, tych powerbanków. Przepraszam. PowerPoint, no tak, przepraszam, mi się wyrwało tak brzydko. Ale w każdym razie wszystkich tych rzeczy, które potrzebne są właśnie tym uchodźcom, tych, którzy chodzą po tych lasach, którzy wyciągają ich, pomagają, ogrzewają, którzy ratują życie, bo perfidną robotę robią właśnie ci fundamentaliści katolicy, którzy opowiadają o tym, że dla nich tragedią jest na przykład zamrażanie zarodków, bo oni ratują życie, a tam nie widzą człowieka, który ginie w lesie z zimna i z okrucieństwa innych. Ja bym tutaj postawił znak równości pomiędzy reżimem w stosunku do tych uchodźców w Mińsku, który jest absolutnie sprowokował tę sytuację, ale z reżimem warszawskim, który potraktował tą sytuację jak polityczne złoto i jakby bawią się tymi ludźmi z prostego powodu. Ci ludzie nie głosują, więc mają ich w nosie. Tych ludzi tamci okradają, a ci z kolei budują swoje poparcie, bo budują nowych bohaterów. To było tak żenująco śmieszne, chęć wydawania pamiątkowej monety, banknotu, zamiast walczyć z inflacją, rozwijać... Nagrody ministra obrony narodowej za szkalowanie, tak? Grupa horror, która będzie w internecie łapa, przecież... Umówmy się tak, że to, jeżeli tam są jacyś prawnicy, to są najgorsi prawnicy, jakich można sobie wyobrazić. I oczywiście mogą przygotować, no wiesz, i ty odpowiadałeś 1000 razy przed prokuratorem, i ja wiem, że prokurator to cię może oskarżyć, ale cię nie skaże, skaże cię sąd, tak? A na razie jeszcze jest tak, że te sądy w większości... Bo podobno na te 40 tysięcy tylko 1000 sędziów jest pisowskich, nominowanych przez tę nową KRS. A poza tym, wiesz, no mam wrażenie, że cała ta wojna też pokazuje, jak zbutwiałe jest to ten reżim, że to nie są gliniane nogi, tylko takie już właśnie drewniane, zbutwiałe, przeżarte przez korniki, za chwilę towalnie i Polska będzie się mogła odrodzić, jak Feniks z popiołu, jak w 89., jak w 45., jak w 1918, jak pod Grunwaldem, po prostu otrząśniemy się z tego PiSu, jak wymyjemy ręce z PiSu i będzie dobrze, nie? No jasne. Dobra, to dla tych, którzy oglądali się, dotrwali, podobało, ręce w górę, kciuki w górę, piszcie komentarze, ja wszystkie rzeczy przekażę Adamowi, poproszę go, żeby odpowiedział na wasze pytanie i sorry jeszcze za te problemy techniczne na początku. Do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękuję bardzo.